Dzień dobry, Agata Świeboda, wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Żąbiec. Założyliśmy stowarzyszenie w 2011 roku. Takim priorytetem dla stowarzyszenia wtedy było ratowanie budynku po byłej szkole podstawowej tutaj w Żąbcu, która była, no nie ukrywamy, w bardzo fatalnym stanie. I tak przy pomocy również sołectwa, bo nie można pominąć, że to samo stowarzyszenie, ale cała wieś z panem sołtysem, zadecydowaliśmy, że kolejne fundusze sołeckie zostaną przeznaczone na remont. I zaczęło się od remontu dachu, który ciekł przez elewację, wymianę okien. No i tak do dziś dnia staramy się utrzymywać ten budynek w dobrej kondycji. W budynku powstała świetlica, bawialnia. Również dzięki staraniom tutaj pana sołtysa mamy fajnie wyposażoną, używaną, ale mimo wszystko sprawną siłownię. Spotykamy się tu, mieszkańcy mają możliwość spotykania się, kiedy tylko jest wolne i chcą. Natomiast w tej chwili realizujemy jako stowarzyszenie tutaj program profilaktyczny przy współudziale środków z gminy Włoszczowa. Są to zajęcia dla dzieciaków tańca rytmiki i dla młodzieży są to zajęcia aerobiku fitness. Jeśli chodzi o plany na przyszłość stowarzyszenia, to chcielibyśmy zagospodarować tutaj plac przyszkolny, co powoli się dzieje, bo tutaj też powiedzmy w takim czynie społecznym, czyli kto ma czas, możliwości, wychodzimy tutaj popołudniami i kosimy, porządkujemy, natomiast trwa proces odrodzenia tutaj całego tego placu. No i myślę, że tak, to będą takie plany na najbliższe tygodnie, miesiące, aż do zimy. Natomiast w tym roku podjęliśmy się też jako stowarzyszenie i sołectwo, a sołectwo przy współudziale oczywiście gminy Włoszczowa, rewitalizację naszego tutaj wiejskiego boiska, prawie 2 hektary trawnika. Wszystko jest robione własnymi rękami we własnym zakresie? Nie tylko. Robocizna, prace wszelkiego rodzaju oczywiście wkładają tutaj mieszkańcy. Ciekawostką jest, nasi panowie tutaj wyremontowali, a właściwie od podstaw urządzili łazienki i toalety w szkole. Natomiast no, nie ukrywamy, że przy pomocy i funduszy unijnych, ale i również przy pomocy włodarzy gminy, czyli głównie pana burmistrza, coś tam zawsze nam uda się wyciągnąć i jakieś dodatkowe środki, głównie na materiały dostajemy, finansowane są z budżetu gminy i z funduszu sołeckiego, który właściwie przez wiele lat przeznaczaliśmy tylko i wyłącznie tutaj. Nie.